Witam wszystkich z tej strony, Tula, witam was w Dead by Daylight. Dzisiaj ze mną jest Eryk. Cześć wszystkim! Tak, jak wiecie, Przemka nie ma. Przemek podróżuje po Azji. Mam nadzieję, że tam napisaliście pod jego zdjęcie na Instagramie komentarz, żeby dostać kartkę. Prawda? My napisaliśmy z Erykiem. Tak. Że chcemy ludzie wszystkie. Mi piszą, że jestem za chłodny, naprawdę. No jak to? No ja nie wiem, jak to się dzieje po prostu. Ja chciałem tylko wszystkie. Ja też tylko chciałam wszystkie. Tutaj wam się pochwalę, że mam zrobione wszystkie zadania nawet na mordercy, ale to nie moja zasługa, bo tu pomogła mi Iza, która właśnie zrobiła mi te zadania, bo no ja kurczę bym w życiu tego nie zrobiła, bo jak się dałam, mówię, i miałam tyle czeka, to mi się dochciewało, a Iza taka dobra zrobiła dla mnie te zadania, także mam zrobione wszystko i dziękuję Izuś bardzo, że mi pomogłaś, bo ja bym tego nie zrobiła, słuchajcie, w ogóle. No. Także co, no gramy we dwoje, także zobaczymy, jak nam pójdzie. No przed chwilą, słuchajcie, graliśmy taki meczek rozgrzewkowy i powiem wam, że było mi ciężko. Tak, ciekawie dobiera teraz rangi. No, powiem wam, że z tym dobieraniem mieliśmy właśnie pierwszą rangę, czwartą rangę z surfów oczywiście, nie? Ale później ten drugi był chyba na siódmej, nie? A killera mieliśmy na trzeciej. Tak, to plaga, wściekła plaga, żygała nas. O! Jeszcze wow! Na Gideonie. Zobacz, jak nas to brało. No. Dawaj, gotowy, jestem w szoku. Ej, słuchajcie, pierwszy raz od kiedy takie rangi do Eryka. Ej, słuchajcie, no same nam dawało czerwone, kurcze. Ej, no to ja mam nadzieję, że morderca też będzie ten na takiej rangi. Może jak morderca będzie czerwony. No, tak też może być, no bo to szukanie właśnie, jeszcze teraz połączyli właśnie ten crossplay, nie, z tymi konsolami, więc no jest ciekawie, generalnie jest ciekawie. W końcu skończyły się podwójne punkty, no ale no. Event jeszcze jest, właśnie nie wiem do kiedy ten event, kurczę, nie sprawdziłam. Wiesz co, mi się wydaje, że on się kończy z tą szczeliną. Nie, ale szczelina to jest jeszcze przez ile dni. No właśnie. W sumie to było 60, nie? Teraz wyjdą już nowe zadania. Jak wy to oglądacie, to pewnie już są, bo to po dwóch tygodniach miało wyjść, więc chyba w środę mają wyjść zadania nowe. To trzeba się pośpieszyć i zrobić. No. I to już... To są właśnie ten... Co dwa tygodnie mają wyjść. Na cały ten jest 60 dni. Czy to jest Mori? Już myślałam. Bo takie ciemne. Nie no. Ja wszędzie widzę Mori. Zabójcy zawsze jest chyba ciemne. Albo takie ultra jasne. No ale takie właśnie ciemniejsze to jest zazwyczaj Mori, ale nie ma Mori. No ja wszędzie widzę Mori, nie, Eryk? No, zawsze. To było Mori, na pewno to było Mori. Mówię, może szmatkę ktoś dał, nikt nie daje szmatek. Oczywiście, że tak, bo jak się nie obraca, to jest ewidentnie Mori, bo który morderca daje szmatki, no weź. No żeby być blisko ocalałych, stworzyć wspólnotę, jedność. On zrobi trzy kroki, już jest blisko. Zapierdziela no. Po mapie, to wiesz. Zależy który. No. Bo ten... Na przykład Hillbilly. O Jezu. No, no ten to dwie sekundy. O! Ups. Ups. Ale teraz szybko szuka. Jestem po prostu pod wrażeniem, bo to dosłownie chwila. Właśnie chyba przez tych konsolowców, także ciekawe, czy my tutaj nie mamy kogoś na konsoli. Czy to może się da jakoś poznać, słuchajcie? Czy to gdzieś jest zaznaczone? Ale chyba nie. W sumie nie wiem. To by było, wiesz, taka trochę dyskryminacja, jakby było widać, że ktoś jest konsolowcem. No w sumie tak, ale na przykład jakby po meczu chociaż albo coś. No bo jak to poznać? Chcesz wiedzieć po fakcie, z kim miałeś do czynienia? Tak, o, to widzę, zabójca ma zrobione wszystkie zadania, bo ma tę przywieszkę. A ja też mam... Nie zmieniłam na niej. O, no, muszę zmienić na Kate. Ja mam tylko jedną. O, widzę ten. Ten, czyli Chen. Generator z dynią. O, dobrze. Albo mamy chyba cztery. O, widzę Steve'a, który leci do... Dobra, weź sobie, nie będę taka wredna. No to Miku, mam nadzieję, że go o, robisz. O nie, zjawa jest. Ej, no patrzcie, ja mu... Aha, chciałam odstąpić totemik, a on go zostawił. Jest, jak długo biegłem na tym sprincie. Widzisz? Jaką masz chyba kondycję? Znaczy Megan ćwiczyła chyba. O, znalazłem heksa.
Tylko wiesz, to jest zjawa, mój drogi, więc nie rób. Wiem. Trzeba zobaczyć, czy jest ruina na początek, chyba że już widziałeś. Bo to na pewno będzie ten jej. Nie było chyba. Poczekaj, na razie się skupiam na tym, że nabiega za mną. Nie, 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 proszę, paleta, dojdę do palety. Uff. Ale mnie zrobiła. O nie. A ty jesteś obsesją. Zaraz zobaczę, czy jest ruina w ogóle. Co to jest? Znaczy ma barbę. Coś czuję, że to chyba nie jest jakaś taka słaba ranga. Czy wiesz, Spirit generalnie nie ma ruiny, czyli to są jej heksy. Jest dobra, no. Nie? Ktoś ją tak w miarę ogarnia. Chyba, że ma pożeracza. Wiesz, może mnie... Ej, ona tu chodzi koło ciebie. No, bo gania się tutaj ze Steve'em. O nie. Jakby nie miał gdzie się ganiać z nią. Wiesz co? O nie, no akurat teraz przyszła! Leć! No kurde, no patrzcie, no! No przecież się z nim goniła, no co to mam być? Przepraszam! No i mówiłam... O, świetnie. Kurde, ja myślałam, że ona za nim tam biega, no patrz, akurat taki moment, nie? No. Końka. Oh my goodness, ona jest tu obok mnie. To będzie porażka. Ja nie zdążę dobiec. To już myślę, że to tak. Pozamiatane. Ona teraz wraca. Czekaj, ona tu przyleci, ona tu przyleci. Biegnij, Kate. Czyszczę se tam. Znaczy co, nie, to Megan akurat było. No ona raczej 12 rangi to nie ma. Ewidentnie, no ale kurczę, zrobili heksa. Co ma być? Dawaj, co uleczy szybko. No dawaj! Ja mam szybko apteczkę. Szybko apteczkę? No. O nie, ona już tu przyjdzie. Kurde, chyba mnie widzi Rumpla. A? No to tak. Będzie ciężki mecz. Oczywiście, że mnie widzi. Ej, no patrzcie, jaki on jest, ja go zdjęłam, patrzcie na to, no patrzcie na to. Jak ja mam się nie denerwować, kuźwa? Zdjęłam go, wyleczyłam i on szybko zapierdziela, żeby tylko zdjąć haka, no kurczę. O Jezu. Ej, ja w ogóle jeszcze tutaj gena nie... Czy ty już giniesz? No. Nie, ona idzie tutaj, no muszę stąd iść. I na śmierć. No nie. Będzie pewnie za mną. Teraz poglądamy meczyk. No niestety, moi drodzy, prawda jest taka, że randomy grają pod siebie i grają głównie na punkty, no. Zaraz zobaczę, jaką rangę miała. Bo wydaje mi się, że ona nie miała takiej słabej. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Chciałam wrócić do tamtego gena. Ej, 10 ma. No widzisz? Dobrze gra. No. No. No mówię, Spirit jest dobra, wiesz, jak ktoś ogarnia, to naprawdę. No. Dobra, ten chodzi z latarką. Nie wiadomo po co. Dobra, chcę sięgnąć tamtą, ale padnie, czuję to, tak? No i zobaczcie, no i tak to właśnie jest. Puściła się. No to... świetnie. O, a Steve się pod nią podłoży. Oczywiście niespecjalnie, tylko wpadł na nią. No ja wiem, ale no... Co ja mam teraz robić? Czy on już klapy ginie? Szukaj. O, klapy wiesz szukaj. Co? Nie wiem. On chyba raz wisiał tylko. No. I na górce wstydu go powiesiła. Aha. Ona już tu jest koło mnie. Tak, pobiegła po prostu do ciebie, miałem ci to powiedzieć właśnie. I ma ruinkę. Barbę. O no! No barbę, nie ruinkę. No i po mnie. No nie ma szans. Nic nie zrobię, zginę. Niestety. A tak się wydawało, kurde, że... Ło. Chciałabym go zdjąć, ale nie dam rady. Niestety. No. Już jest za tobą. Ło. Jak pięknie. No nie zdejmę go, nie ma szans, słuchajcie, no. Choćbym chciała, to no, niestety. Nie dam rady. Nie! No i oczywiście, okna. Najlepsze. O, ja się już... No.
Tamten się puścił. No i tyle z meczu. A co ona robiła? Ona jeszcze psuje Gena. No, jeszcze pewnie sobie klapy zamknę. Albo już nie. Już jednak nie zamknie. Dobra, wieszaj mnie. Ona ma tego skina, czekajcie, przyjrzyjmy się. Jakie no. Rogi normalnie. Ale ona ma w ogóle pasemka we włosach w tym skinie. No, tyłek mi oświeca, zobaczcie. Co ty robisz? Co ona robi? Nie wiem. A, ona chyba idzie ten szukać teraz. A no bo ona chce zamknąć klapę. Dobra, wiesz, bo szkoda czasu. Co chcesz? Co ja mam ci zrobić? No bij, zabij mnie. Ona chce chyba, żebyś się rzucała. Ale no jak mam się rzucać, jak ja leżę? Halo. Nie wiem, o co jej chodzi. No, bierz, bierz. No, ona ci chyba gdzieś prowadzi. No gdzie mnie prowadzi? To by mnie wzięła i zaniosła, jakby mi chciała dać klapę, a ona nie wiem. A może do piwnicy chce, żebym poszła? Sama? Tak? Z przymusu? Tu? Tu chcesz, żebym szła? Tu? Powiedz, tu? To ja tam pójdę. No weź mnie, wieszaj, no bo bez sensu, szkoda czasu. No wieszaj! Nie, tam ona chce. Ja nie wiem, co ona chce. Chyba jest niezdecydowana, jak to kobieta, nie? Nawet po śmierci. Ona chce ten... Ona chyba klapę sobie by chciała zamknąć, ale no to niech jej szuka, nie? Co ja mam jej szukać, czołgając się? To jej w życiu nie znajdę. Trochę to by potrwało. Nie wiem, o co jej chodzi. O! O, zamknęła, no. No to... Idę. Idę otworzyć bramę. A tu to jest brama? Nie. Nie? Tu nie ma? Myślałam, że tu. Gdzieś tu jest, tu będzie. Pomyliły mi się mapki. Ej, co? Tu też nie? Ej, co tu się podziało? Ej, wy też nie zwróciłam uwagi. Bramy? One były chyba po drugiej stronie, bo nigdzie nie było znacznika bramy. Nie, no to ja już ginę. Ona, no, bo ona chce mnie zabić chyba przez ten. O. Przez no. A może dać jej uciec? A nie zdąży otworzyć. Zdąż. No nie wiem. Hej, ty co myślisz? Ona już idzie. Zaraz mnie powali. No to co ty robisz, laska? Po co ci to? No szkoda czasu. Nie wiem, o co jej chodziło generalnie. Już nie wiem. O, ale na tym samym haku cię powiem. Co? No chyba faktycznie cię przez endgame'a chcę powalić. Wiesz co, mam ochotę wyjść, nie? Ale szkoda mi trochę tego... rangi. I tak bym najchętniej zrobiła, bo to jest, no widzicie, no, takie głupie przedłużanie meczu. No w końcu, ja pierdzielę. Nie wiem, o co jej chodziło. No, pierwszy raz. Nie, trup. Nie, no bo to pierwszy, bo wiesz, jak już nikogo nie ma, nie? To od razu ten. Tak, tak. No i powiedzcie, o co chodzi kobietom. Są niezdecydowane, jak widzicie, to jest tego przykład. Bo ona coś nie mogła się zdecydować, ja nie wiem, o co chodziło. Chyba, że napiszę zaraz, o co jej chodziło, bo ja nie wiem, słuchajcie. Nie mam trochę pojęcia. By zabiła, ale nie do końca. Ale jednak nie wie... jakoś... Czy to endgame, czy to co to ma być? No! Nie mogła wybrać sposobu. Ona jeszcze Noeda miała, ty. Miała, o Jezu, ale ona miała wszystkie najlepsze dodatki. Okulary no. Ojca i pierścionek matki. I perki też, nie? No! Ubierała? Także widzicie, tak to wyglądało, niestety. Nie wiadomo, o co jej chodziło. W każdym razie zginęli wszyscy. Zobaczymy, może drugi meczek będzie lepszy. No i moi drodzy, mamy zakład mięsny Gideon. Jestem z tobą, Meryk? Tak, jesteś ze mną. Jesteśmy koło Genika. I niezmiernie się cieszę z tej mapy. Tak, ja też. Słuchajcie, rangi 12, 11 chyba, nie? Surwów? Tak. Jeden listek tylko, więc w sumie dwa Geniki. Ruina. O nie. Na tej mapce. Ale całkiem sprawnie idzie. O, jaka ruina, bo jeszcze nie miałam skillczeka. Fioletowa. U, no widzę.
Jak powiedziałem, to przybyła. Tak. Aleś, przeklęte testy trafią. To pięknie. To ja pewnie będę psuła. No, jednak nie. Teraz będziemy robić, słuchajcie, tego gena przez pół meczu. Tyle tu nie przyjdzie. Ciekawe, jak to jest. Też cicho. Ha, przeklęty test. Brawo. No. No może skończymy, słuchaj, Arek. Ja miałam tylko jeden skillczek, który popsułam. Ja mam cały czas i trafiam, więc... No to o, o! Kurde, nie trafiłem teraz. Idzie tu! Wiedźma, wiedźma! Może... O, przepraszam! Ja się... Uciekaj! Dobra, dobra, lec. Ja pierdziu. Czy ona goni mnie, czy ciebie? Nie, na mnie się rzuciła. A ja tak słyszę... Aha, bo wy się tam gonicie, dobra? Tak, gonimy się tutaj. Uuu, drzwi znowu! O nie. Ej, a my prawie skończyliśmy gena, nie? Trzeba tam wrócić no. Koniecznie. I wiesz, co jest najgorsze? No. Że mnie do piwnicy zaniesie. Przemyślisz. Nie. To jest czysta prawda. Czekam. Co powiesiła? A tu. O, i stawiła, zostawiła pułapkę przy schodach. Na samym dole. Tutaj to by się przydała latarka. No. No to ona tam łazi cały czas. Zepsuła no słyszę tak delikatnie. Ja jestem ciekawa, czy ona tu nie dała pułapki. Co? Na górze? Nie, nie, tylko tego naszego gena. Ja go szybciutko skończę. O, trafiłam. I lecę. Dobra, lecę. No tylko, że jak ja mam tu wbiec, no niestety, muszę tak zrobić, bo jak ja bym tu szła do ciebie na kucaka przez całą tę drogę. Czy ona się tepa? Czekaj. Dobra, teraz się ustaw, dobrze, dobra, leć. Dobrze, dobrze. No tutaj się nie dobra, jak ja bym tu szła na kucaka przez całą drogę po tych schodach, a tu były dwie pułapki, to ja bym cię w życiu nie ściągnął przed straglem. No. O Jezu! Fuck this shit. Pułapkę wpadłeś? Tak. One porozstawiały tak randomowo na mapie. Mhm. I się oczywiście tepła. O no nie, nie wiem, czy po mnie ktoś przyjdzie, bo są bardzo daleko. Jeden widzę chyba robi jakiegoś heks, znaczy heksa. To temat, nie. Nie, nie przyjdę. Dobra, to ja się zaraz wracam. Tamten gdzie jest ona daleko. Mi? Postawię gdzieś pułapki przy tobie? Tak centralnie przy mnie nie, ale... Pewnie gdzieś są. Ej, tak zaraz ma strogo. Dobra, dobra, lecę, lecę, zdążę chyba. Nie. Tak. Co ty? Na pewno nie. Kurde. Szybko! Jest, zdążyłeś! Brawo! W ostatniej sekundzie. Ona już tu jest? Dawaj, ja pierwszy, ja pierwszy, ja pierwszy, bo tu jesteś przecież chora. Chyba tu nie ma. Jestem no chora. Leczysz? To co, leczymy? No, no tak właśnie, ten. Idzie tu. Dobra, chyba musisz... Idzie, czekać. Uciekaj! Dawaj, dawaj, leci, dawaj, paletę! Leci, leci. Kurczę. Dobra, daliśmy radę. Czekaj, szybko się doleczę. Mam jeszcze DS-a. Dobra. Idzie za mną. Znaczy no nie okej, okay, ale... W sensie... No wiem, o co chodziło. Kurde, lebele, bele, bele, bele. Paleta, 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 proszę. O, kogoś znalazła tutaj. O. Jest jakiś gen na górze. Uciekłem jej. Brawo. No. Proszę, ona... Nie lubię tej mapy, bo tu wiecznie jest ten terror, nie? Wiecznie słychać, kurczę. Jak jest na dole, to słychać. O nie, coś no chodź tu. Dobra, rozwalasz. Pięknie. Uff, ale jaka jest uparta, jak mnie goni. Co, co tak tu zależy, czy tu gdzieś rungi czasem, a? O, ale mnie zrobiłaś. Nie ma. Ha.
No więc ma też tu nie ma najgór. Nie, no ma tu dobrze, bo ma blisko do tych płotów. Tak, bo się może tepać też, nie? Między piętrami. Pewnie postawiła pułapkę. Tak. Jezu, ale tylko od jednej strony. Od tej, co ty biegniesz, nie postawiła. Nie? Nie. Dobrze. To wracamy tą drugiej, samą drogą. Pożeracza ma. O, nie wierzę. OMG, chodźcie szybko wyleczę. No to nie, dawaj, to trzeba szukać. No. Jednak. Że mówię, wiecie, tam ruina, to tam... Ale no, pożeracz. No, to gdzie już. Go... Pożar nam nadzieję generalnie. No. Co się tu nada? Tu jest... Nie myślałaś tak. Jezu, tutaj z heksem. To naprawdę no. Będzie ciężko. Tu jest często w tych tych. Ale oczywiście tym razem nie ma. O, znalazłem jakiś. Idzie tu, tak! Ona tu idzie, bo go pilnuje. Tak? Tak. Dobra. To jest wow. Dobra, ale wiem gdzie jest. Gdzie jest? Na dole czy do góry? Tłumaczyć. Na dole. Dobra. Na dole jest. O, o, powiedz dobra, doszedłem znowu do niego. Tam gdzie leżysz? Nie. Nie, to nie ja. A, to nie ty leżysz faktycznie. O, ale robię pożeracza. Dobrze rób. A czy nie wiadomo, chyba. Bo to może być ruina, nie? Ruina może być. Dobrze, żeby to był pożeracz. No. Ruina. A nie, pożeracz! Pożeracz! Brawo! Dobra, to będzie zła. No. Idę tam. Tam tego. Czekaj, bo na tam pewno poleci do ciebie. No wiem, próbuję właśnie. Nie, słyszę jakby. Jest na dole, jest na dole. Easy. A? No kurde, no serio! Gdzie ona tę pułapkę tak tu dała? A. O nie, jeszcze się zaklinowałam w ogóle. Dobra, idę go ściągać. Niech go ktoś ściąga. O nie! Nie gadaj. No. O, gdzie mi zaraz trawa? Szybciej, szybciej, biegnij, biegnij, biegnij. Dawaj. O, na śmierć. Dobra. Ale zniszczyłeś pożeracza. No, chociaż tyle. Brawo. Obsesja nie żyje, o nie. O nie. No nie wygramy tego meczu na pewno. Ale już jest dobrze. Bo tamten chyba ginie też. O Jezu, tak blisko mnie? No. Soraya gdzieś na górze biega. Chyba cię widziała. No nie, jest koło mnie. Kurde no. No nie zdejmę cię koleś niestety. Wybacz mi, mam nadzieję, że tamta osoba. Druga. Tak, Soraya go ściąga. Dobrze, dobrze. O, wybuchła przy niej wiedźma. I jest wiedźma przy niej. Goni Soraję. A co po niego? Bo nie zdążyła postawić drugiej pułapki. No nie, dobrze nie. O, czy wyleczę? Kobieto! Soraya leży. Kurczę no, masakra. Nie wiem, czy ona nie ma jakiejś barby czasem, czy was. O, o. O nie, ona ginie. No, na śmierć. Ale nie zmieniłam tej przywieszki, no. No to niedobrze. A mogła czarną uleczyć, to uciekała przede mną, no. No teraz czarno się leczy gdzieś za tymi. No, aby ją szybciej przecież uleczyła. Czy tu gdzieś jeszcze na dole jest jakiś genik? Jest gdzieś na pewno, tylko gdzie? Właśnie. Jeszcze się przelecę, bo może gdzieś ten heks, tak jeszcze patrzę, ale...
O, tutaj był ten heks, gdzie przychodziłaś. Tak, no za tamtym filarem. Czy ona już ginie? Znaczy leży, ale nie została podniesiona. Ja wiem, ale mi chodzi... Czemu ona się nie leczy, tylko się czołga? Z której strony? Wiesz co? Nie wiem. Za no, tobą jest. Już za tobą. Za tobą, tak. Za mną w sensie. No i będzie po mnie. What? What? A tamte zamiast się leczyć, to ona się czołga głupio. Kurde, co ja robię? Padnę na nią, co? E? Nie, ona Miałam się zakręciła. Widziałam. O kurde, na serio, no gdzie się nie rusza ta pułapka? No. To nie fair. Tak jest. To jest niedobra mapa na gipką, bo tutaj średnio jest gdzie skakać. Patrz, i ona się dalej nie leczy, ta laska. No. Tylko się czołga. Ona chyba szuka klapy. No. Serio? No bo ona nie idzie do ciebie, tylko ona się czołga szukać klapy, bo ma nadzieję, że ty pierwsza padniesz. Ale mogłaby się wleczyć, patrz, żebym teraz podbiegła do niej, Peggy by wstała, nie? Ona się czołga. Ona ma inny plan. Ona od początku się czołgała, nie leczyła. A jest koło niej morderca? Nie. Teraz, jak ona nie jest nic wyleczona, to przysięga. O, teraz się zaczęła leczyć. Aha, teraz się zaczęła. I teraz uwaga, zobaczmy, moi drodzy. Świetnie. Nie wiem, gdzie ona jest. Ty się lecz. Idzie. Widzę ją tam. No patrzcie, ja już bym ją podniosła 5 razy, gdyby była wyleczona, nie? Boże. O, jest w okolicach czarnej chyba. To się do szafki chowa, czaisz to? O, wyszła teraz. No. Będę robić gena, bo co mam sobie robić? Czarna się przy szafce leczy i się chowa w niej. Hmm? Bardzo mądrze, myślisz, że pod tą szafką jest krew. Że... Ona jest skłonie. Tak. No to może jednak czarna, wiesz, wygra, że faktycznie będzie miała... Dawaj, gipka, wchodzę do ściana. No tutaj jest ciężko na tej mapie z gipką, bo mało rzeczy do skakania. Noż wow. Nie! Wszędzie pułapka, noż ja pierdziu. No, teraz już będzie niestety po mnie. Nie dam rady, tu jestem. Czarny, biegaj, szuka klapy. Tak? No, no tak wygląda. A to może ja pójdę i pomóc. Tylko, że ja chyba jeszcze nie ginę. Tak mi się no, wydaje. Bo przelatuję obok... O, nie, jednak gena zaczęła jakieś. Ej, co ona tak dziwnie? Czy noż by mnie trafiła? Może ona jakieś robi daily, czy coś na te pułapki, bo coś tak dziwnie staje i rysuje? Co tu się podziało, słuchajcie? Ty zostawiła cię. O, czarna zostawiła jednak gena, idzie sobie do chłodni. Idzie sobie do chłodni. A, no to kłam się przecież, halo. Tu jestem, zostawiłaś mnie, to ja ci pokażę, gdzie jestem. O, czarna znalazła klapę. Gdzie? Wiesz co, na dole. Kurde, w którym miejscu jakby ci wytłumaczyć? No to obok chłodni. Obok tamtego, niedaleko w miejscu, gdzie naprawili... Obok piwnicy! Tam, gdzie naprawialiśmy tego pierwszego gena. Ono już się tam kręci. No, ono kręci się jak... Nie powiem co, w betoniarce wokół tego. A tamta jest na dole czy do góry? Wiedźma? Nie wiem. O, to chyba już nie ma na górze. Chyba ani ty, ani ona nie macie z nią styczności. Nie, to już jest zrobione. A to wchodzi do piwnicy, czaisz to? Myśli, że pod latarnią najciemniej. O! No nie go.
Oj, tutaj dobrze. A, tu jest widzisz? Dobra. No, Laura też już wie, więc no. Idź, żeby do piwnicy, to tamtą sprzedasz. Nie, no. Niech wychodzi, no trudno. Ale wiesz, tak zginiemy oby, nie? Tak. A to, że myślę, że ona i tak jest O, dzień dobry. Zamknął mnie to chłopak. Wow! Serio! O! Ej, wow. Nie trafiła mnie, lol. Ja się pogubiłam! W którą stronę biec? O nie! Też nie no wie. Dobra, wal już, bo... No dawaj, bo... Szkoda. Nie chcę tamta idzie. Aha, ona mi tu zostawi. Bo nas chce, wiesz, dwie naraz pewnie. Chyba tak. A tam czarna, patrz jak się kitra, ty. Patrz, jak no, się tam no bo ona już idzie do tego władzy delikatnie. Aż nawet tak nie wie... pomyśli, żeby mnie tutaj podnieść, czy coś. No gdzie tam, ona już, wiesz. Ona patrzy się na ten właz. Ona jest... kampi klapę. Tak. Jest przy szafce, w razie co, żeby się skitrać. Dobra, podniosła się. I jednak idzie do piwnicy, stwierdziła, że tam... O, znalazła! Znalazła ją? Nie. No i niestety... Już nawet nie ucieka. No bo to nie ma sensu, no. Widzisz, tak ci wyszło. Kampienie ona chyba klapy. Naprawdę zadanie na pułapki robi, bo ta stanęła, a ta jej postawiła pułapki dookoła, żeby ta w nią wpadła. No, tak też mi się wydaje. A ta stoi nieruchomo. Dobra, jednak się zdenerwowała, wiedźma. Ty może się czołgaj, może ci się, tobie się uda. No ja się czołgam, ale co ty? A to tak powoli. No, szybciej się nie da. Co tak powoli? Padła. Zamknie? Nie wiem. W dobrą stronę się czołgasz? A, tu jest ten... ślepy zołek, ale no... O, właśnie, o to mi chodziło. Góra. O. No, to niestety, po mnie. A, jeszcze Noeda miała! Pięknie. O mój Boże. No cóż, niestety. No ciężko się gra. Cóż tu powiedzieć. Alo, tu masz hak. Co ty? Zagubiłaś się chyba. Ale no, to nie był najgorszy meczek tak naprawdę. No nie, dobrze no, było. Całkiem dobry. No ale widzicie, niestety nie udało nam się wygrać żadnego meczu. No w dwójkę też się ciężko gra, nie? No bo to wiadomo, że są dwie randomowe osoby, nie? No. A tak to nawet ale... jak, wiesz, jesteśmy głosowo, nie? To już dużo daje, nie? Bo są, jest info i w ogóle, a tak to... To niestety. Dokładnie. Ale nie było najgorzej. Także cóż, będziemy się z wami żegnać. No dzisiaj, tak jak mówię, bez Przemka. Mam nadzieję, że Przemek tam się dobrze bawi. Tak, wrzuca zdjęcia cały czas na ten... na Instagrama. No, więc zobaczcie, zobacz, o 11 rangę miała. No to no. Widzisz. No, także był ze mną Eryczek. Byłem, cześć wam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.